Hej, witajcie panowie w moim garażu. Dzisiaj taki luźniejszy odcineczek. Powolutku próbuję coś tam rozwijać, jeżeli chodzi o nagrywanie filmików. Próbuję też o więcej się gapić do kamery, tak jak teraz. Dzisiaj troszkę powiadam wam o narzędziach, których używam. Tak jak widzicie, siedzę sobie przy szafce Rockta. To są narzędzia już takiej niezłej półki. To nie jest ryż, tylko narzędzia, które no, z powodzeniem można wykorzystywać do takich już całkiem poważnych napraw. Ja je kupiłem w promocji, w związku z tym, że jestem klientem Shella, to dostałem taką ciekawą zniżkę na to i całe narzędzie udało mi się tą całą szafę kupić w dobrej cenie. No i jak do takiej małej garaży, który ja mam, to wyposażenie myślę jest całkiem niezłe. I tak, w górnej szufladzie, jak widzicie, mamy trzy rodzaje nasadek. Jedna druga, trzy czwarte i jedna czwarta. I do tego są odpowiednie, jak widzicie, klucze nasadowe z grzechoszkami. I to wiecie, nie takie klucze typu chińczykie najtańsze. Takie też mam, bo takich zaczynałem tam dłubać przy samochodach. Ale różnica, jeżeli chodzi o wykorzystanie i wytrzymałość, są no, nieporównywalne. Nasadki takie z porządnego materiału, chrom vanadium Roxa. No nie jest to na przykład urządzenie typu HZ, które na przykład wyżytuje Opel czy Volkswagen, czy też Mercedes. No ale całkiem przyjemnie się tymi narzędziami pracuje. No jest zestaw nasadek, jak mówiłem, nie 3/4, tylko to są nasadki, słuchajcie. To są 3/8. Pamiętam. Muszę się pomylić, bo nie sprawdzałem dokładnie wymiarów, ale pewnie to są 3/8. Wymiary są tutaj od 22 do 6, także jest czym pokręcić. O, jest takie nasadka, taki reduktor, gdzie można sobie kątami gdzieś tam dojść. No i kurczę, jedna druga też fajna rzecz, nie jedna druga, przepraszam, 1/4. Tu są troszkę mniejsze rozmiary, jest bodajże od 14 do 4 mm. Tak jak widzicie, no i są też takie dłuższe o nasadeczki. 8 do 13. Ja staram się, żeby to zawsze było na swoim miejscu. Te szuflady są fajnie zamykane, jak widzicie, to jest też ważne, bo to się nie wysuwa, może tą szufladę sobie wyjechać na zewnątrz i fajnie sobie pracować. Następna szuflada to o, są nasadki trochę większe, tutaj jest komplet na klucze, jedna grzechotka, jedna jedną drugą. Mamy klucze typu taka łyżka od 19 do 7, więc jest czym pokręcić. I oczywiście klucze płaskie 20, 18, 18 to jest bodajże dobry ten wymiar, jest chyba przy śrubach, przy wahaczach, przy Opelku, no i przy innych wozach też. 18, 17, 13, łącznie do 6. Także robi to robotę.
Tutaj mam taki zestaw torksów, o jak widzicie, są torksy i specjalne klucze. Nie wiem, to jest taka gwiazdka, doskręcająca pół osi. Są imbuski, krótkie, długie, przejściówki. Także bardzo mi jest tak, no ja mam taki zestaw na takim trochę większym wypasie, ponieważ no takie ogarniam dosyć spore naprawy, łącznie z naprawami silników. Oczywiście wszystko w czasie wolnym, bo zawodowo zajmuję się o, nie wiem czy tu widać, klimatyzacja tam jest u góry. I tu mamy też zestaw. Zestaw śrubokrętów krzyżowe, płaskie, tak jak widać. Zestaw takich obrzędy, młoteczki, młotek plastikowy, klucz typu morse, jest fajny do takiego, wiecie, jak ktoś tam trzeba złapać, przytrzymać. Typowa żaba, można sobie na przykład ściągać jakieś tam opaski, chociaż opaski to lepiej ściągać kluczami takimi odpowiednimi. No i takie narzędzia poręczne, no, szczypce, czyli kombinerki potoczne, cęgi boczne, no to akurat są takie pożyczone z Chin, tego co widać. Szczypce boczne do wyciągania, szczypce proste, o, to do łapania. Ja mam jeszcze taką jedną walizę, ja wam pokażę, o, imbusy, torksy, no i gwiazdki, takie typowo do pół osi, o, tak jak widać. Te klucze nie są wieszczone, bo ja dosyć bardzo rzadko wykorzystuję to. Nie wiem na ile to widać. To mam taki, o, właśnie zestaw zapasowy zrobiony z kluczy. Z kluczy typowo chińskich. No i jakość tych nasadek jest troszeczkę gorsza. No ale do pracy amatorskich to się jak najbardziej sprawdzało. Pokażę wam przybliżej jak to wygląda. Podjedziemy sobie troszeczkę, o, tutaj z tą kamerą. O, może tak będzie lepiej widać. O, w ten sposób. Pewnie będzie widać teraz moje ręce, o. Ja zrobiłem sobie w szufladzie, to jest dobry pomysł, słuchajcie, żeby sobie na przykład zaadaptować narzędzia. Zrobiłem sobie z takiej walizki w szufladzie dodatkowy kątek na narzędzia. Także zamiennie mogę sobie korzystać i działać tymi kluczami. Także jak widzicie, zabezpieczony jestem jak, no, taki, wydaje mi się, całkiem niezły warsztat, bo czasami jak pojedzie do mechanika, no to na stole jest totalny bałagan, narzucany wszystkiego. Jeździłem takich mechaników, zanim zacząłem sam grzebać i wygląda to po prostu, no, średnio. No, tutaj mam też grzechotki. Mam taką grzechotkę uniwersalną, widzicie, że było to śmieszniej, to było kupione w markecie kiedyś. No i bardzo fajnie to działa, bo można sobie to zamieniać.
tą grzechotki, ona jest jeszcze łamana, także można sobie gdzieś tam, o, dojść bez problemu tego. I powiem wam, że tutaj, co o dziwo, mam klucze typu nasadki typu E, których nie mam tam, do odkręcenia śrub typu takich podobnych do gwiazdki. Także ja sobie to tak wykombinowałem, widziałem to na filmiku profesora Chrisa, gdzie on tak właśnie zrobił. No i dzięki Krzysiowi tam ja zrobiłem sobie też coś takiego podobnego. Ja tutaj mam to sobie taki bogaty zestaw nasadek od rozmiaru 32 do takich małych, typowych sześciokątnych. Myślę, że tu nie ma co więcej opowiadać. No dół to mam ustawione tak, że mam tutaj narzędzia elektryczne typu kątówki. Tutaj też często śpi sobie wiertarka. Narzędzia, których używam, no to staram się dobrych używać. Mam Makity, Boscha, przydaje się też opalarka. Także to wszystko przydaje się w warsztacie i warto to mieć. Co jeszcze wam tutaj pokazać? O, może o. Przestawimy sobie kamerkę. O. W ten sposób. Ja ją trochę podniosę. Do góry, żeby było widać. Będę wyciągał po kolei. O, żeby było równo. To są szuflady, słuchajcie, z takimi grubszymi narzędziami. Tutaj mam też zamiennie. Zmniejszymy temperaturę, bo zaczyna być ciepło. Myślę, że kurtka się wysuszyła, bo lało przed chwilą. Także wyłączymy na razie klimę, po co nagrzać. No i ja tutaj mam takie, wiecie, typowe kowalstwo artystyczne, młotki większe, mniejsze, średnie, małe kobyłki wrócone, widelce do ściągania spożni. Młotki gumowe. O, tak jak to wygląda. I klucze takie po byku do samochodu dostawczych, bo mam też autko dostawcze. Posiadam Fiacika Ducato, który ma już tam, no, 20 latków będzie. Mój Fiat Ducato ma, ale muszę wam powiedzieć, że daje radę i spokojnie objeżdża te wszystkie nowe misje warte Ducacidła. Mam też taki zestaw kluczy, o, może tak wam pokażę, będzie to lepiej widać. Zestaw kluczy nasadek wzmocnionych, żeby było śmiesznie, to jest zamówione z internetu typu BAS. Co widzicie, czarne, nie wiem na ile to widać, Także jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zróbcie suba mojego kanału. Na razie, hej!